Proponuję, żebyśmy może dziś tak poczuli się, jak to wygląda szkoła, w której kilkunastoletni chłopcy żydowscy czytają pismo i zadają pytania. Spróbujmy przeczytać ten tekst, który mogliśmy usłyszeć dzisiaj, pierwszy z Księgi Powtórzonego Prawa z 18 rozdziału. Mojżesz powiedział do ludu: Pan Bóg Twój wzbudzi dla Ciebie proroka spośród Twoich braci, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Chorebie w dniu zgromadzenia. Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego. I niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł. I odrzekł mi Pan: Dobrze powiedzieli, wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak Ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co mu nakażę. Zwykle jakiś bardziej bystry chłopiec zadałby rabiemu pytanie: o kim to mówi Mojżesz? Jakiż to drugi, podobny do Mojżesza, przyjdzie i będzie miał słowa, które mu włoży Pan w jego usta? Nie wiem, co powie na pewno bardzo wykształcony rabbi, ale odpowiedź Żyda, który czyta Nowy Testament, przeczytał Nowy Testament i zaczyna mu coś jarzyć, że może rzeczywiście ten Jezus jest Mesjaszem. Odpowiedź Żyda, który czyta ten tekst, mówi: no nie ma innego proroka, tylko Jezus. Bo jaki inny prorok ośmieliłby się mówić to, co powiedział Jezus, posłany od Boga Mesjasz, powiedziano w Starym, a ja wam powiadam. Jaki inny prorok byłby na miarę albo większy niż Mojżesz i by potrafił zmienić przykazania mojżeszowe, rozszerzając je, interioryzując, pogłębiając, spirytualizując? Jaki inny prorok? Nie ma w historii Izraela kogoś, kto miałby być wyższy od Mojżesza. Nie ma ani przed Jezusem, ani po Jezusie. Gdyby jakiś bystry trzynastolatek tak odpowiedział, jak dojrzały nieraz 40, 50, 60-letni Żyd, który dochodzi do tego, ów nauczyciel Mohamed miałby poważny kłopot. Ten tekst, który przeczytaliśmy, który tak nieoczekiwanie albo zaskakująco zapowiada wypełnienie jakiegoś proroctwa, to ważna zapowiedź. Z pięciu księgów właściwie to jest druga zapowiedź odnosząca się do Jezusa wprost. Ale mamy także i inne zapowiedzi, takie, w których to człowiek nie chce albo się opiera przeciwko zapowiedzi, a jednak Bóg daje i to zaskakujące proroctwo. Oto mamy chociażby proroka Izajasza, kiedy to Bóg mówi do Ahaza: proś o znak. Ahaz odpowiada: władca, król, nie będę prosił, nie będę napatoczał się, czy nie będę się narzucał Bogu mojemu. I prorok wtedy w imieniu Boga zapowiada jedno z ważniejszych proroctw. To Bóg da wam znak, oto Panna pocznie i porodzi syna i da mu syn i nada mu imię Emmanuel, to znaczy Bóg z wami. Mimo że władca nie chciał prosić o znak. Otrzymał i to znak, który go sam nie dożył spełnienia, ale też znak, jeden z najważniejszych, dotyczących Jezusa, przyjścia na świat Mesjasza i Matki Mesjasza. Albo też niechciane proroctwo wypowiedziane przez Kajfasza, kiedy trwają obrady odnośnie tego, co zrobić z tym, który takie tłumy gromadzi wokół siebie, bo przecież przyjdą Rzymianie i zburzą i naród, i świątynię. I Kajfasz opowiada zdanie, że takie, które tchnie kalkulacją, lepiej jest zabić jednego człowieka, niż miałoby zginąć tysiące czy dziesiątki tysięcy. I autor Ewangelii Świętego Jana mówi, wypowiedział to jako arcykapłan, więc wypowiedział to jako proroctwo.
I faktycznie Jezus nie tylko zginął jeden za cały naród, ale także po to, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Nie tylko Izrael zagrożony przez wystąpienie Jezusa i przez niepokój, ale także wiele narodów pogańskich, oni wszyscy to właśnie za nich zginął ten na krzyżu, którego Bóg zapowiedział w tak niezwykły sposób przez arcykapłana, przeciwnika Jezusa. Takie są też i losy proroctw i zapowiedzi. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będzie.